Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj premiera Realme 12, cała seria UMIE 12 Pro Plus i 12 Pro na pokładzie, ale zaczniemy od tego otóż to najmocniejszego przedstawiciela tej serii. Jak wygląda, wnioski, uwagi? Powiem wam, naprawdę ładny smartfon. Co to, co widzimy z tyłu? Mi się naprawdę podoba, szczerze mówiąc. Połączenie granatowego koloru, którą jest tutaj ta skóra, która jest no ekologiczna, czyli wiadomo, sztuczna, coś, co nie jest prawdziwą skórą, ale imituje i naprawdę pod palcem czuć takie, może nie poślizg, tylko jak to powiedzieć, po prostu opór. O, właśnie tego słowa mi brakowało. Dodatkowo naprawdę fajnie skomponowane wyspa, okrąg tak naprawdę, w którym mamy aparatów sztuk 3, ale o nich będzie za chwilę, czyli granat, złoto, jeszcze lepsza, jeszcze bardziej taki błyszcząca część, która jest sama aparaty. Naprawdę ładnie to wygląda. Boki złote, góra złota, bok złoty, dół. No, powiem, że jest ciekawie. Z tej strony oczywiście przyciski, głośność power, z lewej strony czysto. Od dołu mamy miejsce, gdzie jest nasza karta SIM, więc od razu zobaczmy sobie, jak tutaj nam to Realme rozwiązało, czyli opcja najbardziej standardowa, dwie simki i nic poza tym, ale jest uszczelka, więc no są jakieś szanse na wodoodporność, o tym będzie później. Co dalej, jeżeli chodzi? Oczywiście wyjście głośników. Mamy dwa, jest wsparcie dla Asmosa, więc jak najbardziej na plus. Mikrofony od góry, od dołu, jest dobrze. Fajnie wygląda ta cała właśnie wyspa. Raz, że tu jest, no widzicie, rążkowane, sprawia wrażenie, jakby coś nam się tutaj kręciło, odkręcało, no ale nie, tu nic takiego tak naprawdę nie ma. No i co? Ekran. Ekran, czyli to są główną rzecz, którą patrzymy na ten smartfon. Jeżeli chodzi o niego, 6,7 cala OLED, jak najbardziej na plus. Rozdzielczość Full HD+, czyli 2412x1080, jeżeli chodzi o piksele. Odświeżanie do 120 herców, jasność 800-950 nitów, no sprawdzimy, jak to będzie. Oczywiście będzie film odnośnie tego, jak sobie ten ekran radzi. Dotyk 120 herców, no robi się ciekawie. Aktualnie mamy jasność maksymalną. Warto jeszcze zauważyć, że na ekranie oczywiście jest folia, ekran jest zakrzywiony z tych prawej i lewej płaszczyźnie. No, ładnie to wygląda, wyświetla obraz całkiem rozsądny. Zobaczmy sobie, co w ogóle możemy tutaj porobić, jeżeli chodzi o właśnie kwestie związane z ekranem. No bo jeżeli mamy OLEDa, no to chyba podstawą będzie włączenie jak najbardziej trybu ciemnego. No ciekawo, takiej funkcji nie widziałem. Czyli najniższa dozwolona jasność. No, kwestia tego, jak bardzo ten telefon może być ciemny albo jasny. No ciekawostka. Ustawienia trybu ciemnego, no to możemy sobie oczywiście go ustawić wtedy, kiedy nas to bardziej tutaj interesuje. O, tego też nie widziałem dawno, takiej opcji, że czerń może być czarna albo bardziej szara. To już sobie dostrajacie, jak chcecie, żeby ten telefon wam wyglądał. Co jeszcze mamy? Oczywiście, jeżeli chodzi o kolorystykę, możemy sobie tutaj dostosować ją. Żywy, naturalny, profesjonalne. No, spoko, ja zostawię żywy. Oczywiście temperaturę barwową też możecie sobie ładnie dostroić. Rozmiar ekranu, autoobracanie. No myślę, że niektóre rzeczy tu można wyłączyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o częstotliwość odświeżania ekranu, ja sugeruję wam zostawić ją zawsze na takim standardowym, automatycznym poziomie. No bo wiecie, dacie 120 Hz, to bateria będzie niestety trochę szybko uciekać, a tak to on sobie sam tutaj dostroi, co i jak, może rozmiar ekranu. Ja bym dał tutaj troszeczkę mniejszy. No i dobra, mamy Realme, jeżeli chodzi o ekran. Ważną też sprawą, moim zdaniem, jest zerknięcie do dźwięków i wibracji. Warto też wejść tutaj do ustawień Atmosa, gdzie możecie sobie po prostu ustawić, jak on tak naprawdę działa, na czym wam bardziej zależy. Oczywiście Atmos to nie jest tylko 11 głośników, czy tam naście na sufitowe, dodatkowe i tak dalej, ale to jest sposób kodowania dźwięku, więc też również stereo w ten sposób jest ogarniane, no więc tutaj macie te ustawienia. Ale też kwestia haptyki i powiem wam, że
tutaj, jeżeli chodzi o intensywność tych funkcji czuciowych, czyli jakby to nazwać, no po prostu jak bardzo fajnie wam ten telefon wibruje, o, będzie najlepsze słowo, powiem wam, że czuć. Ja trzymając go w ręce, czuję tą różnicę, że możecie sobie dostroić to coś. No, też bonus fajny. Co dalej, jeżeli chodzi o sam soft tego telefonu, coś tu więcej. Funkcje specjalne, myślę, że warto zobaczyć, jak widać, co możemy porobić. Dodatkowe bonusy w ustawieniach są jak najbardziej. Telefon, jeszcze laboratorium Realme, pomiar tętna na podstawie czytnika linii papilarnych. Ja dzisiaj trochę przeziębiony, więc pewnie może być wyższe niż być powinno. No, powiedzmy, u mnie na zegarku jest 90, no coś koło tego, więc no tu się zgadza. Tryb podwójny audio, też fajna sprawa, jeżeli chodzi o połączenie słuchawek Bluetooth. Możecie dwie pary podłączyć do jednego smartfona. Będzie wam to grało dla dwóch osób to samo. No dobra, co jeszcze, jeżeli chodzi o samo Realme? Jeżeli chodzi o serce tego smartfona, mamy tutaj Snapdragona 7S Gen 2. Jeżeli chodzi o pamięć, która jest na pokładzie, no to też jest bogato moim zdaniem, gdyż mamy tutaj 12 GB pamięci RAM, które możecie też rozszerzyć o 12 GB pamięci z telefonu. Mamy 256 GB pamięci nadane, więc całkiem rozsądnie bym powiedział, jeżeli chodzi o tego typu kwestie. Przejdźmy jeszcze do baterii. Bateria 5000 mAh, ładowarka 67 W na pokładzie, czyli jest rozsądnie tak, jak być powinno. Oczywiście jest kabel, jest etui, które nam ładnie chroni ten zestaw aparatów i myślę, że trzeba też jeszcze chwilę porozmawiać właśnie o fotografii, którą tutaj ten smartfon, myślę, że potrafi zrobić naprawdę niezłą robotę. No i tak, dlaczego będą fajne fotki? Bo tak, główny aparat mamy od Sony IMX890, 50 megapikseli, światło 1.8, optyczna stabilizacja obrazu i podwójna cyfrowa, do tego szerokokątne 8 megapikseli o świetle 2.2 i najciekawsze telefoto, 64 megapikselowy aparat z optyczną stabilizacją obrazu, sześciokrotnym powiększeniem cyfrowym, aż do 120 możecie podjechać, jeżeli chodzi o kwestię robienia fotek, no i światło 2.6. Jak ten w ogóle nam telefon działa, jeżeli chodzi o te fotki? Co my możemy tutaj tak naprawdę zrobić? Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to mówiąc krótko, mamy standardowo pojedyncze, dalej mamy podwójne, razy 3, razy 6, a jadąc dalej, to jest oczywiście 10, 20, no i przechodzimy dalej, 20, 30, może ja zbyt bliska pokazuję wam powiększenie czegoś, 60, i mamy też tak zwane 120, to już jest max. Fajnie, że zawsze jest ten element, który nam powoduje, że pokazuje, co my chcemy sobie powiększyć. Myślę, że w filmie o zdjęciach więcej tego zobaczycie, ale powiem wam, że w miarę stabilnie da się tutaj, może zmienimy sobie coś, co będziemy fotografować, w miarę stabilnie trzyma nam te 120-krotne powiększenie. Nie trzeba aż tak bardzo się starać, żeby uchwycić to, co nas interesuje, więc no, zoomy myślę, że tutaj robią robotę. Fakt, że jest efekt przeskakiwania między obiektywami, no ale powiem wam, że mi to się podoba. Co dalej, jeżeli chodzi o możliwości tych oczywiście trybów? Jest ultranocny, standardowo ulica wideo i właśnie odnośnie wideo, jak wam mówiłem, kwestia przechodzenia między... No tu mamy aż tylko do 18, jeżeli chodzi o wideo. Kwestia przechodzenia między matrycą, no jest odczuwalna, ale delikatnie. Powiem wam, że spoko. Zdjęcia to już widzieliście, portret więcej. Jest tu wiele możliwości, jeżeli chodzi o różnego rodzaju tryby. Jeszcze raz sobie zobaczmy. Tryb gwiaździsty. Aż będę ciekawy, co to jest. Posprawdzam na pewno. Na froncie mamy oczywiście też aparat 32 megapiksela od Sony, jeżeli chodzi o selfiaczka. No powiem wam, że fotograficznie, wstępnie, ten smartfonik, mam wrażenie, że robi ciekawe fotki. Nie narobiłem ich jeszcze aż tak wiele, ale niedługo zobaczycie film ze zdjęciami. Jak dla mnie,
za cenę, którą tutaj mamy, no naprawdę fotograficznie droższe smartfony myślę, że będą mogły się bać. W szczególności tych możliwości 200-krotnego zoomu, co no nie jest jakąś taką oczywistą rzeczą w tej półce cenowej, a wręcz przeważnie to tylko najdroższe flagowce posiadały tego typu możliwości. No dobra, to odnośnie tej kwestii. Cóż jeszcze o nim ciekawego myślę, że warto dodać? No na pewno, że jest obsługa 5G, no to już jest standard Wi-Fi we wszystkich możliwych standardach, które by nas interesowały. Nie jest ciężki, około 200 gramów. Powiem wam, mam wrażenie nieodparte z dobrym przekonaniem, że naprawdę warto będzie go kupić. Niedługo trochę więcej o nim. Tyle. Realme 12 Pro Plus. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.